bez pudru był już poseł, minister i prezydent, ale powiem Wam szczerze, że wbicie w kalendarz mojego dzisiejszego gościa było naprawdę ciężko. Krzysztof Candrowicz, dyrektor Łudziar Center. Witam. Tak, to był trudny tydzień. To był trudny tydzień, właśnie. Aplikacja w sprawie Łódź, Europejską Stolicy Kultury, już złożona do Urzędu Miasta. Jesteś w 100% zadowolony z tego, co powstało? W 99% zawsze jest ten 1%, gdzie moglibyśmy zrobić coś lepiej, więcej, natomiast w 100% mam nadzieję będę zadowolony już za miesiąc, bo wtedy aplikacja będzie miała pełen kształt, będzie miała już swoją koncepcję graficzną, będzie już bardzo mocno dopracowana. Na razie to jest projekt, to jest czysty tekst, który wymaga akceptacji wielu osób, radnych, urzędników Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego. Jak wyglądał ten ostatni tydzień? Ostatni tydzień był bardzo, bardzo intensywny. Przypomnę, że prace nad tą strategią powstawały przez ostatnie 4 miesiące. Także stworzenie jednego dokumentu, nad którym pracuje się praktycznie pod koniec dzień i noc, prawie ponad 50 osób pracowało nad tym dokumentem, także jest wypieszczony w każdym momencie. To byli tylko momencie. Łodzianie, czy też posiłkowaliśmy się ekspertami z zewnątrz? Wśród tych 50 osób, myślę, że ponad 40 osób to przede wszystkim łodzianie, lokalni animatorzy kultury, osoby, które działają tutaj od lat lokalnie, patrioci lokalni, od nawet pana Ryszarda Bonisławskiego, który jest ikoną po zaangażowanych w to osoby działające już w muzeach i w instytucjach łódzkich, ale 10 międzynarodowych ekspertów, którzy już zdobyli tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, niektórzy z nich dla innych miast. No, nie zabrakło tutaj doświadczonych osób. Sama Agata Etmanowicz, która jest naszym szefem programowym, zdobyła już dwukrotnie dla innych miast tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Także mamy to know-how, mamy. Artyści zrobili swoje, ludzie kultury zrobili swoje. Dokument trafił teraz do urzędników. Nie boisz się o losy tego dokumentu? Mamy już doświadczenie w pracy z urzędnikami. Powstał tak zwany komitet wykonawczy i co 2 tygodnie mniej więcej spotykamy się i rozmawiamy o tych projektach, które znalazły się w aplikacji. Także mamy już wypracowane formuły współpracy z urzędnikami. Myślę, że te prace mimo wszystko oceniamy bardzo dobrze. Czasami było trudno, oczywiście, że spieraliśmy się. Nie będę tutaj koloryzował, mówił, że było pięknie i w ogóle współpraca była wręcz idealna. Nie, spieraliśmy się z przedstawicielami urzędu czy raz z radnymi o wiele projektów, które znalazły się w tej aplikacji, ale aktualnie mogę powiedzieć, że to jest konsensus. Ta aplikacja, która ma tych kilkaset stron, jest konsensusem ze strony środowiska kultury i Urzędu Miasta. To, że aplikacja liczy kilkaset stron, to jest w zasadzie jedyna informacja, którą udało się na temat tego dokumentu od Was uzyskać. Skąd ta tajemnica wokół tego, co się znajduje w tej aplikacji? Do 31 sierpnia składamy aplikację w Ministerstwie Kultury i wtedy już możemy mówić o tym, co jest jakby zawartością, co jest sercem tej naszej strategii, ze względu na to, że inne miasta nie śpią. Obserwują się wszystkie wzajemnie. My nie chcemy też zbyt dużo energii poświęcać, żeby obserwować inne miasta, ale wiemy, że inne miasta też bacznie obserwują nas. A ze względu na to, że mamy świetnych ekspertów międzynarodowych i tych polskich i mamy pewne wypracowane struktury, no nie chcemy podawać szczegółów, żeby po prostu inne miasta nie powieliły naszych pomysłów, naszych projektów. Bez wchodzenia w szczegóły, Twoim zdaniem, co przemawia za Łodzią? Jaki jest ten decydujący powód, dla którego to właśnie Łódź powinna dostać ten tytuł? Myślę, że z pełnym przekonaniem my, łodzianie, możemy powiedzieć, że jesteśmy miastem, które najbardziej zasługuje na ten tytuł i najbardziej go potrzebuje. Zasługuje dlatego, że mamy potencjał i wszyscy tutaj mówią, Łódź ma potencjał, ale jak schodzimy na ten poziom roboczy, to dlaczego jeszcze tego potencjału nie jest w stanie do końca wykorzystać? I przykładem jest manufaktura, która jest wykorzystaniem potencjału, ale idźmy dalej. Bałuty, Księży Młyn, Śródmieście, Piotrkowska. To jest potencjał, ale niewykorzystany, więc najbardziej mamy największy potencjał i najbardziej potrzebujemy tego tytułu, bo nie potrafimy go skutecznie wykorzystać. A projekt Europejska Stolica Kultury przeznaczony jest właśnie dla takich miast, które mają duży potencjał, ale nie potrafią sobie poradzić z wykorzystaniem tego potencjału.